2 listopada 2013 roku rozpoczyna swoją działalność nowy kanał telewizji polskiej o znaczącej nazwie Jałowcowa 10. Już od dziś każdego dnia o godzinie 14 będą Państwo mogli zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego regionu za pośrednictwem nowego programu informacyjnego. Przedstawimy w nim m.in. kronikę policyjną, ciekawostki przyrodnicze oraz aktualności ze świata towarzyskiego. Innym z punktów będzie prezentacja muzycznych przebojów, a jako ostatni element wiadomości podamy prognozę pogody dla naszego regionu. Zachęcamy do oglądania naszego dziennika i zapewniamy, że informacje przez nas podawane zaskoczą Państwa niezwykłą aktualnością i wszechstronnością. Oto pierwsze wydanie wiadomości kanału Jałowcowa 10. Dzień dobry, zapraszamy na przegląd najważniejszych wiadomości. 20 listopada bieżącego roku obchodziliśmy 88. rocznicę śmierci pisarza Stefana Żeromskiego. Oto relacja naszej reporterki. Na Łęczów tutaj żył i pracował. Jeszcze echo powtarza codziennie jego kroki, kiedy tak szedł ulicami, głodny i chłodny, nie wiedząc, czy na jutro starczy mu sił, by zarobić na chleb i dach nad głową. Prosimy prozą, nie wierzę. Niedaleko pałacu w parku na Łęczowskim mała bramka wiedzie w cichą alejkę, kryjącą się wśród drzew i krzewów rozrosłych bujnie. Łagodna, ozłacana słońcem jesień polska usłała drogę kobiercom liści, szeleszczących, miotanych powiewem pożywczego powietrza. Droga prowadzi nas do dawnego ogrodu i posiadłości państwa górskich. Przed nami wielki drewniany wór, staroświecki na podmurowaniu. To tutaj przemieszkiwał Żeromski 1,5 roku jako nauczyciel córek państwa górskich, Stefci, Jasi i Zosi. W pamięci pani Zofii wspomnienie jest wciąż żywe. Zapytałam zatem, czy Żeromski był surowym nauczycielem? Ależ nie, skąd? Bałyśmy się go jednak trochę, bo był bardzo poważny, małomówny i zamknięty w sobie. Czasem wydawał się wręcz ponurym i wrażliwym człowiekiem. Nauka szła nam dość kulawo. Wraz z siostrami, Jasią i Stefcią, robiłyśmy sobie z pana trochę takie żarty. To bardzo interesujące wspomnienia. Wiosną, zimą, życie marzeń moich, he-he, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście wydawaj Bogu nocy błądzą, pozbawę nocnych raz i wiemy jakieś mocy rządzą. Nie wiemy czemu wciąż rozkłady jazdy tak mijają. Prawie każdy tramwaj pod tym mostem nocą staje. Była serca bicie, wiosną, zimą, życie marzeń moich, he-he, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Nawet księżyc grań, bo tobie nie chce gadać ze mną. Kieszeni grosze, dwa kieszeni, na dwa szczęścia grosze. Ty mnie na losu szacze, ja obydwa grosze noszę. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życie marzeń moich, he-he, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim wojnę dasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, poprze obok mnie, cię spotyka mnie. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życie marzeń moich, he-he, winem, wiatrem, śmiechem. A czy pamięta
pani jakieś wasze wygłupy? To bardzo interesujące. O tak, wiele, ale opowiem wam o jednym grzechu dzieciństwa. Pewnego razu Żeromski wyjechał, a my, swawolne dziewczyneczki, zakradłyśmy się do jego pokoju i wyciągnęłyśmy z szafy jego notatki. Wśród nich rękopis opowiadania Siłaczka. Byłam najstarsza i nadziwić się nie mogłam, że nauczyciel ma w swoich notatkach tyle poprawek i skreśleń. Wówczas bardzo nas rozwaliły te wypracowane pana Stefana. Dzisiaj jednak rozumiem, z jakim trudem tworzył się język Żeromskiego. Rozumiem jego talent. Głęboki i skupiony. Żeromski nie tworzył łatwo, lecz z uporem i trudem zaglądał w otchłań ludzkiego życia. Dziękujemy za opowiadanie o pisarzu. Halo, halo. Złom jego ręce złam. Pomysł wybudowania pracowni na wzgórzu zrodził się dawno, ale urzeczywistnił, gdy mąż otrzymał honorarium za powieść popiołu. W otoczeniu drzew, na działce przylegającej do willi moich rodziców szybko rosła chata, pracownia. Tu wreszcie, z dala od zgiełku w ciszy Stefan tworzył, spotykał się z działaczami politycznymi, tu odbywały się kursy oświatowe. To tu wreszcie z miłością patrzył na zabawy naszego jedynego syna Adasia. Gdy synek odszedł, zbolały ojciec zbudował nieopodal mauzoleum, w którym spoczęły szczątki dziecka. Kobiet na rogu każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w rogu, eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ścianę, niech bez snu ramiona. Orfeusze pijani płyną gwiazdy jak stulecia. Skąd ten mój rozwieszcza na tańczące śpiewa po postaci.
wolnością ona zawsze, ale pamięć o jego dobroci i szlachetności, o wrażliwości na ludzką niedolę przetrwała. Pokolenia nadal będą poznawać romskiego ideały i nawet w XXI wieku nikt nie odważy się zapytać, jak one były. Do wiadomości Anna Siłaczka, kanał Jałowcowa 10. Dziękujemy za tę jakże obszerną relację. Oto najnowszy news. Drugi NLO zasłał całe grono pedagogiczne, czego powodem był fakt, że także w tym roku nie udało się wymodlić nowej hali sportowej. Nie pomogła nawet siła znanego wszystkim charyzmatycznego księdza Grzegorza Kilka. Znani ze swojej aktywności żeromszczacy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wykorzystując nadmorski piasek oraz wodę, w jeden weekend pobudowali szklany dom. To nowatorska metoda, która daje ogromne możliwości. Wierzymy, że dyrektor Tomasz Węgrzynowski zostanie doceniony przez władze, jakie dzięki temu pojawią się w budżecie powiatu. Oczywiście nie zabrakło tam naszego reportera. Obrzydówek przeszedł do historii i nic nie obrzydza już żeromszczakom szkolnego życia. Do budowy wykorzystano 3 tony nadmorskiego piasku i 100 tysięcy hektolitrów wody. To pionierska budowla w tej okolicy. Użyczyła konta księżnej Szczerbatów Mamajew i jej 4 córkom. Niestety, w nocy policja dokonała rewizji. Zabrano kosztowności, księżną uwięziono, a rodzina Bareków znalazła się na czarnej liście. Ciąg dalszej historii w przedwiośniu.
rodziców towarzyskich. Na pudelku można znaleźć informację, że ostatnio Cezary Peryka znany celebryta rozkochuje niewinne, żądne miłości kobiety. Czy to tylko plotki? Sprawdza nam nasz reporter Hipolit Wielosławski. Chciałbym zaprzeczyć, ale się nie da. Najpierw Cezary Baryka rozbudził zmysły Karoliny Szarłotowiczówny, później niespełna 16-letniej Wandy Okrzyńskiej, po czym wyznał, że jego jedyną miłością jest Laura Kościeniecka. Paparazzi wyśledzili, że romans kwitnie. Baryka odwiedza ją jawnie w dzień, a w nocy pokryją mu tak, by nie nagrywał ich Barwiński. Tajemnicą Policzynela jest, że Kościeniecka to bankrutka, a jej status finansowy może poprawić jedynie ślub w Barwińskim. Ciąg dalszej historii bijącym rekordy popularności w programie Co nam leży na wątrobie? Ale nam udało się posłuchać dialogu między kochankami. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Thank you.
sprowokuję Cezarego Marykę. Zapraszam do pałacu Modolona na pikniki i bale. Tańcą nie ma końca. Dla kanału Ja Osoba 10, Hipolit Wielosławski. Groteskę? A przypomnij ci, za ile piszesz maturę?
lubią nas kruki i wrony, a także niespotykane w ostatniej dekadzie z wieku zjawisko echa leśne. Punktem kulminacyjnym programu będzie moderowana dyskusja panelowa pod hasłem Czy rzeka może być wierna? Ze studia kanału Jałowstwa 10 żegnają Państwa Angelika Zakaszewska i Przemysław Kowalski. Jeszcze tak jakoś mimo wszystko sentymentalnie dzisiaj było, bo przeplata nam się przeszłość z teraźniejszością. Przecież nie musimy stać na rozdrożu, powinniśmy stać się ambasadorami naszych marzeń. Bo... Pan Łukasz Mazur, który grał na instrumencie. Bardzo serdecznie dziękujemy.
i nagłośnienie fachowo, profesjonalnie wykonał pan Grzegorz Przedbora. Wspierany przez naszych uczniów, ale to jego główny zasługa, który was w takich pięknych światłach oglądać. Pani Basia, dwa zdania. Pan Leon Kabat też chciałby powiedzieć, także proszę. Ja bardzo serdecznie chciałabym podziękować panu kompozytorowi dwóch utworów, który przyjechał specjalnie do nas z Kielc na tę naszą uroczystość. Dzięki temu właśnie na... Dzięki temu właśnie ta mogła dać prawdziwy koncert przy akompaniamencie twórcy tych utworów. To jest bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu nieocenianemu koledze Łukaszowi Morańskiemu. Zawsze się staramy wzajemnie wspierać, nam to jest na razie dobrze wychodzi. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za nagłośnienie. Wyszliśmy wczoraj o 22:00 wszyscy, żeby się wszystko udało, także myślę, że było warto. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za przybycie, za uwagę. Nie udało mi się sprostać oczekiwaniom pana dyrektora, muszę powiedzieć, bo prosił, żebym zrobiła z tekstu Żarowskiego musical, ale może na świecie 65-lecie się uda. Patrząc na zdolności nauczycieli naszego szkoły i młodzieży, to jestem pewien, że to tylko kwestia czasu. To tutaj na 100% Żarowski, mam nadzieję, że się w drodze nie będę przewracał, na pewno z podziwu mi sobie chodzi. Szanowni Państwo, jestem pod silnym wrażeniem i pozwólcie, że w imieniu wszystkich gości zaproszonych podziękuję na ręce pana dyrektora za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję artystom, aktorom, dziękuję pani profesor za przygotowanie, całą reżyserię. Myślę, że zabrakło jednego elementu w budowie tej hali. Zaprawy. Ale poczekajcie. Ja myślę tak, że to chyba to są te nowe technologie. Dobrze, że macie wiarę. Idę dalej. Swoje twierdzenie. Bardzo dobrze, ja też mam wiarę. Zobaczycie, że przyjdzie taki dzień, że młodzież będzie w wspaniałej, nowoczesnej hali sportowej ćwiczyć. Tego drugiemu liceum życzę. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że warto było doczekać do tego momentu, bo tak pięknej inscenizacji, no nie można po prostu przegapić. Jak rozpoznać ludzi?